przyszły tłumy. Akcja policji, tłumy nad Sekwaną. Interweniowała policja. Słoneczna pogoda przyciągnęła w sobotę nad Sekwany prawdziwe tłumy. W centrum Paryża wypoczywało nad brzegiem rzeki nawet kilkaset osób. Policja nakazała im opuszczenie tych terenów ze względu na nieprzestrzeganie zasad utrzymywania dystansu społecznego. Według agencji Reutersa nad Sekwaną było w sobotę kilkaset osób, które korzystały ze słonecznej pogody, spacerując i organizując pikniki. W reakcji na panujący tam tłok na miejsce przybył patrol policji, informując przez megafony, że zasady sanitarne nie są przestrzegane. Ostatecznie policja zamknęła odcinek wybrzeża Sekwany do końca dnia. Choć we Francji nie ma całkowitego lockdownu z powodu pandemii COVID-19, to obowiązuje najdłuższa w Europie godzina policyjna, od godzina 18 do godzina 6 rano. W sobotę w całym kraju stwierdzono 23,3 tysięcy nowych przypadków infekcji koronawirusem i 170 zgonów. Podobny poziom zachorowań utrzymuje się w kraju od ponad miesiąca.